Jest wiele równań, w których znalezienie rozwiązania zajmuje bardzo dużo czasu, dlatego do ich rozwiązywania zaprzęga się komputery. Maszyna po prostu podstawia w miejsce niewiadomych kolejne liczby i sprawdza, czy otrzymuje poprawny wynik. Robi to jednak o wiele szybciej niż ktokolwiek z nas. W ciągu sekundy wykonuje wiele tysięcy obliczeń, człowiek mniej niż jedno. Oto zadanie. Mama Zosi kupiła dwa kartony mleka i dwa bochenki chleba. Za wszystko zapłaciła 10 zł. Później dokupiła jeszcze dwa kartony mleka i jeden bochenek chleba. Tym razem zapłaciła 8 zł. Czy możliwe jest, aby jeden karton mleka kosztował 2 zł, a jeden bochenek chleba 3 zł? Sprawdźmy, jakie dane są podane w treści zadania. Wiemy, że na początku mama Zosi kupiła dwa kartony mleka. Jeżeli cenę u jednego kartonu oznaczymy jako K, to za dwa kartony należy zapłacić 2K. Wiemy też, że kupiła dwa bochenki chleba. Jeżeli cenę jednego bochenka oznaczymy jako B, to za dwa bochenki należy zapłacić 2b Wiemy, że za to wszystko mama Zosi zapłaciła 10 zł. Wiemy też, że potem zakupiła dwa kartony mleka i jeden bochenek chleba. Za dwa kartony mleka należy zapłacić 2k, a za jeden bochenek chleba b. Za to wszystko Zapłaciła 8 zł. Zatrzymaj teraz film, ułóż odpowiedni układ równań i porównaj swój wynik z moim. Z pierwszej części zadania wynika, że 2k plus 2b daje 10, a z drugiej części zadania, że 2k plus b daje 8. Pamiętaj, aby dwa równania w układzie równań Zawsze spinać klamerką. W jaki sposób sprawdzić, czy karton mleka może kosztować 2 złote a bochenek chleba 3 złote, należy podstawić 2 złote w miejsce K i 3 złote w miejsce B. I sprawdzić, czy otrzymamy to samo, co po prawej stronie równania. Po podstawieniu w pierwszym równaniu uzyskaliśmy 2 razy 2 dodać 2 razy 3, a w drugim 2 razy 2 dodać 3. 2 razy 2 to 4, a 2 razy 3 to 6. Łącznie daje nam to 10. Zobacz, nasze wyniki się zgadzają. To oznacza, że 2 i 3 są rozwiązaniem pierwszego równania. Musimy jeszcze jednak sprawdzić drugie równanie. 2 razy 2 to 4. 3 przepisujemy bez zmian. 4 dodać 3 to 7. Zauważ, że 7 nie równa się 8. To oznacza, że 2 i 3 nie są rozwiązaniem tego równania. Zapamiętaj, że para liczb jest rozwiązaniem układu równań tylko wtedy, gdy oba równania są spełnione. Odpowiedzmy teraz na inne pytanie. Czy możliwe jest, aby jeden karton mleka kosztował 3 zł, a jeden bochenek chleba 2 zł? Zatrzymaj film. Podstaw te wartości pod odpowiednie niewiadome i sprawdź, czy te równania się zgadzają. Po podstawieniu do pierwszego równania otrzymaliśmy 2 razy 3 dodać 2 razy 2. To daje w rezultacie 6 dodać 4, czyli 10. Zgadza się. Po podstawieniu do drugiego równania otrzymujemy 2 razy 3 dodać 2. W rezultacie 6 dodać 2, czyli 8. Zgadza się. Oba równania z układu równań są spełnione. To oznacza, że para liczb 3 i 2 jest rozwiązaniem tego układu równań. Dany jest układ równań: 2x minus y równa się minus 2 oraz 4x plus 2y równa się 16. Po lewej masz podane trzy pary liczb. Zatrzymaj teraz film. Podstaw odpowiednie wartości w miejsce odpowiednich niewiadomych i sprawdź, która z tych liczb jest rozwiązaniem układu równań. Pamiętaj, że pierwsza liczba w nawiasie to niewiadoma x, a druga liczba w nawiasie to niewiadoma y. Do dzieła! Sprawdzam pierwszą parę liczb. W miejsce x wstawiam 2,5, a w miejsce y 7. 2 razy 2,5 to 5. Minus 7 przepisuję bez zmian. 5 minus 7 to minus 2. Zobacz, wynik się zgadza. Teraz sprawdźmy drugie równanie. 4 razy 2,5 to 10, a 2 razy 7 to 14. 10 dodać 14 to 24. Zobacz, 24 nie równa się 16. Drugie równanie nie jest spełnione. To oznacza, że pierwsza para liczb nie może być rozwiązaniem naszego układu równań. Sprawdźmy drugą parę liczb. 2 i 4. W miejsce X podstawiam 2. A w miejsce Y wstawiam 4. 2 razy 2 to 4. Minus 4 przepisuję bez zmian. 4 minus 4 to 0. Zobacz. 0 nie równa się minus 2. Równanie nie jest spełnione. To oznacza, że ta para liczb nie może być rozwiązaniem naszego układu równań. Sprawdźmy jednak jeszcze drugie równanie. 4 razy 2 to 8, 2 razy 4 to również jest 8. Otrzymujemy 8 dodać 8, czyli 16. Zobacz. Drugie równanie jest spełnione. Jednak skoro pierwsze równanie nie jest spełnione, to para liczb nie jest rozwiązaniem całego układu równań. Sprawdźmy ostatnią parę 1.5 i 5. W miejsce x stawiam 1.5, a w miejsce y stawiam 5. 2 razy 1.5 to 3. Minus -5 przepisuję bez zmian. 3 minus 5 to minus 2. Zgadza się. A drugie równanie? 4 razy 1,5 to 6, a 2 razy 5 to 10. 10 dodać 6 to 16. Zgadza się. Skoro oba równania są spełnione, to oznacza, że para 1,5 i 5 jest rozwiązaniem całego układu równań. Para liczb jest rozwiązaniem układu równań, jeśli spełnia oba równania jednocześnie. Był to kolejny film z playlisty dotyczącej układów równań. Zachęcam cię do odwiedzenia naszej strony internetowej i polubienia naszego fanpage'a na Facebooku.